Ukrainy, prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden i prezydent Rosji Władimir Putin rozmawiali online o rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Rosja gromadzi żołnierzy i sprzęt i stawia warunki nie do przyjęcia. Marcin Szewczak. Hello. Polityczna gra w rosyjską ruletkę, której stawką jest integralność Ukrainy. Good to see you again. Wideorozmowa amerykańskiego i rosyjskiego prezydenta. Jeśli Joe Biden nie przekonał Władimira Putina do porzucenia planów ataku na Ukrainę, to na wschodzie może dojść do rozlewu krwi. Putin ma swego rodzaju fobię na punkcie Ukrainy. Znaczy, on sobie chyba postawił za cel przyłączenie Ukrainy, czy powrót Ukrainy w rosyjską strefę wpływów. Kreml postawił warunki nie do przyjęcia dla Zachodu. Pisemna deklaracja o nieprzyjmowaniu Ukrainy do NATO, nierozszerzanie sojuszu na wschód i wycofanie międzynarodowych wojsk spod granic z Rosją. Amerykanie przygotowują sankcje gospodarcze. To jest odpowiedni moment, żeby Rosja się zatrzymała, wycofała swoje siły zebrane na granicy. Właściwym rozwiązaniem są rozmowy dyplomatyczne. Na rosyjski szantaż potrzeba twardej odpowiedzi amerykańskiego prezydenta. Ostrzeżenie przed działaniami militarnymi. To jest dla nas najważniejsze, żeby w naszym regionie Europy nie akceptować siłowych rozwiązań. Pytanie, czy stać na to Bidena, który stawiał sobie za cel poprawę stosunków z Rosją. Przewidywalność relacji z Rosją i większa ich stabilność. Niestety to się raczej nie udaje, ale celem tej rozmowy z Putinem jest zdecydowanie zapobiegnięcie konfliktowi, zapobiegnięcie rosyjskiej inwazji. Polska w rozmowach z amerykańską administracją postawiła sprawę jasno. Nie ma zgody na żadne ustępstwa wobec Putina. To jest kwestia opowiedzenia się za integralnością terytorialną, suwerennością Ukrainy. Zwłaszcza, że Rosja gromadzi nie tylko wojska, ale i ciężki sprzęt przy granicy z Ukrainą. Szef ukraińskiego resortu obrony mówi, że widmo krwawej wojny jest całkiem możliwe. Na tyle, że Amerykanie rozważają nawet ewakuację swoich obywateli z terytorium Ukrainy. Sytuacja w tej chwili na Ukrainie jest na krawędzi wojny. Przygotowywana jest ofensywa po to, żeby w kolejny raz uderzyć na Ukrainę i zagarnąć kolejne obszary. Kijów ma jeszcze nadzieję na uniknięcie konfliktu zbrojnego, ale przygotowuje się na najgorszy scenariusz. Tym bardziej, że wykonujący rozkazy Kremla białoruski dyktator Aleksandr Łukaszenka nie wahał się przeprowadzić hybrydowego ataku na Polskę. A niemiecka kanclerz Angela Merkel zadzwoniła do niego i, jak utrzymują rosyjskie media, wielokrotnie zwracała się do dyktatora słowami panie prezydencie. Sam fakt, że Łukaszenkę uwiarygadnia na arenie międzynarodowej, no to jest jeden z tych skandali, które tę politykę niemiecką jednak kompromitują. W geopolitycznej rozgrywce z Rosją nie można już więcej popełniać takich błędów. Marcin Szewczak, Wiadomości. Straż Graniczna poinformowała dzisiaj.